Dzień dobry, już jestem. Rozpoczynamy nowy temat i nowa realizacja. Kolejne wyzwanie. I to nie byle jakie. Miałem stresa troszeczkę, zanim zdecydowałem się na ten projekt. No ale jak to się mówi, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, nie? Co robimy? Będzie to taka dosyć spora podstawa pod nagrody, pod statuetki dla firmy Felder. Tak jest, producent naszych maszyn zgłosił się do nas z zapytaniem, czy nie zechcielibyśmy wykonać właśnie takiej sporej podstawy pod ich statuetki. Wyzwanie jest, nie? Stresik również. No ale pomyślałem sobie, że czemu nie? Było kilka tych tematów już poruszanych wcześniej. Były jakieś statuetki, były jakieś podstawy, były jakieś nagrody. Tym razem jeszcze coś innego. I tutaj w trakcie rozmowy już miałem w głowie jakiś pomysł wstępny. Tak to się u mnie czasami dzieje, że jeśli coś mam wymyślić, to się dzieje błyskawicznie. Jeśli widzę, że z jakimś tematem są problemy i nie za bardzo wiadomo w którym kierunku pójść, to może czasami lepiej odpuścić taki temat i zająć się czymś zupełnie innym. Dobra, mamy tutaj miejsce na 5 statuetek o średnicy podstawy 70 mm i chodzi o to, żeby wyeksponować je wszystkie razem. Nie ma tutaj jakichś ważniejszych, mniej ważnych. Wszystkie są, powiedzmy, równej wartości, o równym znaczeniu. Zależało też tutaj od, żeby oczywiście zrobić to z drewna, no bo z czego innego. Ma być coś ciekawego. I tutaj pomyślałem, że skoro firma Felder jest, ich siedziba znajduje się w Tyrolu, czyli Alpy, Austria, więc zrobimy jakąś górę. No ale będzie jakiś stok góry i tam się nic nie da postawić, nie? I tutaj kolejny taki splot myślowy, czyli Minecraft. Graliście? Myślę, że tak, nie? Ja z moimi chłopakami nieraz partyjkę żeśmy rozegrali, więc tutaj pomyślałem sobie, że zrobimy trochę takie połączenie takiej pikselowanej góry, nie? Czyli albo inaczej rastrowej. Czyli kształt góry zostanie podzielony na kilka rzędów i kilka kolumn albo wersów i postaram się powyciągać tak te elementy, żeby w miarę utrzymać ten kształt góry i oczywiście że wtedy uda się postawić te statuetki w tych miejscach. Zrobimy to z kwadratów, z takich kantówek 75-80 mm, skoro jedna z tych nagród ma 70 w podstawie. Więc te 5 mm spokojnie, 5-10 mm spokojnie wystarczy, żeby to już stabilnie stało i nie było tak na wcisk, nie? Drewno. Patrząc w warsztacie, co tutaj jeszcze mi zostało suchego, jest dębina i jest buk. Więc chyba z buczyny to zrobimy. Zostanie kwestia połączenia później tego wszystkiego razem. Jeszcze nie mam pomysłu. Myślę, że to się urodzi później. Na razie skupię się na wykonaniu kilku takich tych kantówek. Czyli klejenie, struganie i tak dalej, standardowo do klejenia tych kantówek, a dopiero później przejdziemy do łączenia. Jeszcze przydałby się jakieś logo na froncie tej podstawy. Tam zobaczymy, czy CNC pójdzie w ruch, czy może CNC z laserem. Jeszcze nie wiem, zobaczymy. Na razie zapraszam Was na pracę w buku. Jedziemy! No tak, moje słynne zasoby buku.
Kurczą się oczywiście, kurczą się. Jeszcze trochę zostało, ale fajnie jakby tak wyrastało to z ziemi, nie? I coraz więcej tego było, ale niestety tak się nie da, więc wstępne rozcinanie, po co brać na maszynę wielkie kawały, jak można tutaj sobie szybko to pociąć i wybrać również szerokości takie, jakie będą potrzebne i wydadzą. No więc tutaj pilarka ręczna, szyna, czyli taka mała ręczna ukośnica i myk, 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 rozcinam to wstępnie. Jest to buk parzony, czyli troszeczkę mniej tych naprężeń wewnętrznych w materiale zostało, ale i tak potrafi naprawdę dać się we znaki, więc tutaj nie ma co liczyć na to, że będzie to po rozcięciu idealnie proste. Ale widzicie, również końce są firmowo zamalowane. Zdecydowanie mniej tych pęknięć na końcach materiałów tutaj w tym materiale jest. Skok na trochę większą pilarkę i rozcinam już teraz równolegle ten materiał. A tutaj przyznaję się, że mogłem użyć inną tarczę. Przed chwilą było widać lekkie przypalenie. Ta tarcza jest uniwersalna do cięcia wzdłuż i w poprzek włókien. Ale przy buku lepiej już byłoby użyć tej dedykowanej do cięcia wzdłuż, przynajmniej dla tej operacji, którą teraz robię. Rozcinam to na plus minus na połowę grubości. Zostaje jeszcze minimalny nadmiar, więc spokojnie wystarczy na wyrównanie tego na wyrówniarce i później również po sklejeniu na zbiór, na grubościówce. Więc chwila pracy na pilarce. Grubość tutaj była 52,5 plus minus 55, czasami więcej, w zależności czy ten materiał jest w miarę prosty, czy gdzieś tam były jakieś wahnięcia. Skok na wyrówniarkę. No i tutaj już szykuję tą powierzchnią, którą teraz strugam, to będzie powierzchnia do klejenia. Więc wiadomo, że zależy mi na tym, żeby to było jak najlepiej spasowane. Ten drugi bok teoretycznie mógłbym nawet jeszcze zostawić i później to wyrównywać razem po sklejeniu. Ale to 2-3 przejazdy i mam gotowe, a widzę, ile też materiału później na szerokość zostanie. Zaznaczam sobie zawsze jedną linią to, co jest po wyrówniarce, i kolejny element, i kolejny, i tak dalej. Skok na maszynę obok, czyli na grubościówkę. Tutaj strugam drugą stronę tego, co było już wyrównane. I tutaj widzicie, czasami to były naprawdę różne, dziwne kształty i na początku wymiar wchodził w podwał, a na środku czy na końcu już trzeba było poluźniać, więc te skoki materiału były ponad 3, ponad 4 mm, pewnie gdzieś w granicach nawet 5. O, widać, nie? Jak pogięty jest ten materiał, nie? Nie jest aż tak źle, ale no właśnie, i teraz przy dwóch belkach, no to już zaczyna się schody, bo jedna chce wejść, druga nie chce wejść. Takie troszeczkę uciążliwa ta praca, ale trzeba przejść i przez ten etap. Tak jest, i teraz już przeskok na prasę. Właśnie tutaj jedna z rolek z rolek. No jeden z pojemników, podajników, Jarek, co ty opowiadasz? Podajników, z którego korzystam. To jest taki cylinder, który chyba w granicach nawet do 90 mm ma zasięg. Ma minimalną regulację, więc tutaj spokojnie tą całą szerokość jestem w stanie pojechać, jak widzicie, na raz. Właśnie, cały czas się zastanawiam, jaki jeszcze film miałem taki techniczny nagrać. Cały czas nie było filmu o tym zbiorniku, nie? Czyli system podciśnieniowego, czy nadciśnieniowego,
albo inaczej ciśnieniowego podawania kleju do klejenia takich szerokich elementów, naprawdę potrafi to być wkurzające, jak musimy tymi pędzlami machać, czy też wałkiem. Tutaj jest to zdecydowanie najszybszy sposób. Raz, że ten klej jest rozprowadzany równo, a dwa, że oczywiście jedziemy na całą szerokość. Idzie to naprawdę zdecydowanie bardzo, bardzo szybko. Ja też jeszcze szykowałem się z takim tematem i robiłem już jakieś próby i do tego tematu na pewno wrócę. Tematu wydrukowanych tych głowic, gdyż które pozwalał mi pracować z przeróżnymi materiałami różnej szerokości, czy też gniazda o różnym kształcie. Do tego wrócimy na pewno. A jak brakuje pary w rękach, to zaraz zobaczycie, co też używam. A tutaj teoretycznie nie musiałbym, powiedzmy, tego dawać, ale jak są takie ściski, też te płaszczyznowe pod ręką, to one również mają sporo moc. To zawsze dobrze to jeszcze docisnąć. Widzicie, klej już ładnie wypływa. We wszystkich spoinach się pojawia, więc to też dobrze, że jest to tak zrobione. I tak zostawiam na noc. Tak, dobrze pamiętam. Widzicie, o tym mówię. Kiedy pary w rękach brakuje, mała przedłużka i wtedy już można wyciskać soki z drewna, nie? Dobra, dzień kolejny pracy. To już elementy, które są dobrze sklejone. I teraz struganie. Z jednej strony, tam gdzie klej wypływał. A później już pewnie wrzucę, no tak jest. Widzicie, odkładam od razu na kolejną maszynę. Więc za chwilę skok na grubościówkę. No właśnie, tamta praca przed chwilą niestety jest ciężka, nie? Jak ten element waży parę ładnych kilogramów, no to jest co wrzucać, nie? To ciężko się to czasami przesuwa. Tutaj teraz już zbiór na grubościówce. Wszystkie elementy wyrównam razem, żeby miały taką samą grubość. I tak myślę, co było dalej. Aha, no właśnie, tutaj oszczędność jarka, nie? Zobaczcie, równie dobrze mógłbym to już zrobić na grubościówce. Jeden, dwa przejazdy. I centymetr materiału by było zebrane, nie? Ale jak to oszczędny Polak potrafi, po co mam to strugać i zamieniać w wiór, kiedy mogę rozciąć to na pilarce. Oczywiście z lekkim zapasem. Zobaczcie tutaj też odpad, jak się zaczyna wyginać. Nieźle, nie? Więc to są te naprężenia w buku. A to, co mówię, że tutaj rozcinam, takie listwy zawsze u nas się przydają. Jak nie litce, to dzieciakom. Jak nie dzieciakom, to mi do jakichś delikatnych prac. A to jest materiał, który... No, po co to zamieniać w opał, nie? No i ten naddatek dosłownie milimetrowy, który zostawiłem przed chwilą, teraz wykonuję ostatni już zbiór i mam już wymiar docelowy. Są to już słupy poklejone o przekroju kwadratu. Dobra, i teraz cięcie poprzeczne. Widzicie, na wyjściu z materiału mam dołożony odpad. Nie chcę, żeby tam powstały żadne wyszczerbienia, które nie chcę później już po prostu, wiecie, tego szlifować. To ma być idealne cięcie, super czyste. No więc ten odpad tutaj sobie przesuwam co jakiś czas i robię te nacięcia właśnie z tym odpadem. To gwarantuje mi faktycznie super czyste cięcia. Tak jest. No i teraz na tym etapie spędziłem trochę czasu, bo kartka w rękę. Tych elementów było sporo. Prawie 50. No więc te klocki na wymiar wszystkie zacinałem.
Dobrze, że tutaj tarczy, jeszcze starcza na wysokość. Tutaj mam wysuw chyba 102 czy 103 mm, więc jeszcze parę milimetrów było. Ale żeby było idealnie, to jeszcze oczywiście skok na szwierkę taśmową, tak żeby te miejsce cięcia, czyli elementy od czoła są szlifowane. Najszybszy, znany mi sposób, to jest, wiecie, jedno dotknięcie i gotowe. No i teraz przechodzimy do etapu klejenia. Oczywiście dla osób, które nie robiły takich rzeczy, to powiem tylko tyle, że przyklejenie takich dwóch klocków, gdzie powierzchnia klejona jest dosyć spora, tego kleju jest trochę tam w środku, nie jest to naprawdę proste. Klocki będą chciały nam się rozjeżdżać, tutaj musimy utrzymać dwie osie, jak gdyby, nie? Spody muszą być idealnie równe i oczywiście boki również. Dlatego używam tutaj kołkarki Mafela. Ona daje dwa otwory na jedno wiercenie. To już mi pomaga. A oprócz tego, jak widzicie, co jakiś czas pojawiają się jeszcze otwory na duże wkręty, tak aby jeszcze to docisnąć i również spozycjonować, bo nie wszędzie nie mogę dać wkręty, no bo nie będę chciał oczywiście tych wkrętów widzieć po przyklejeniu kolejnych ścianek. Kolejne ścianki będą coraz niżej schodziły, więc trzeba jak gdyby myśleć tutaj, gdzie te łączniki mogą być widoczne, a gdzie ich nie może być absolutnie. No i tutaj ścisków, słuchajcie, pojawiało się co niemiara. Raz płaszczyznowe, raz te typu F, raz jeszcze jakieś inne, no po prostu kombinacji co niemiara, żeby na maksa to docisnąć między sobą, tak żeby absolutnie oczywiście żadna szczelina się nie pojawiła. No i staram się od razu też zbierać ten klej, który gdzieś tam czasami wyskakiwał. No, dużo pracy. Na tym etapie spędziłem naprawdę najwięcej czasu.